pomysł na wasze troszeczkę od Stowarzyszenia Nomada, która niedawno chciała coś zrobić w celu zintegrowania dzieciaków, którzy tak naprawdę mieszkają tutaj na ulicy Wolności, która jest uznawana za jedną z najgorszych ulic w mieście. No i tak naprawdę poprzez sztukę, poprzez kreatywność odciągamy ich od jakichś głupich pomysłów tak naprawdę. Wydaje, że największym problemem dzieci, które tutaj mieszkają, jest brak zajęć, bo nie mamy czas. Przy okazji zmieniamy im coś, no wiesz, zmieniamy im mentalność, opierają się na pewne rzeczy. Nazywam się Martyna Piątas i reprezentuję Stowarzyszenie Nomada. Stowarzyszenie, które zorganizowało dzisiejszą imprezę we współpracy ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej i WKS Śląsk. Ponieważ dzisiejsza impreza to jest impreza poświęcona akcji Wykopmy Rasizm ze stadionu. Tak jak możecie zobaczyć, mamy tutaj miejscowe dzieciaki, które przyszły po szkole, żeby namalować razem z znanym, streetartowym artystą Zbiokiem mural. Mural właśnie poświęcony temu hasłu, czyli sport i tolerancja, zabawa i jednocześnie edukacja. Wszystko razem, to naprawdę da się zrobić. Wydaje mi się, że tutaj fajny malunek. Teraz właśnie dzieciaki malują tło WKS Śląsk. Także jest to ważny moment.